Czy w ogóle są komuś potrzebne rowery górskie, damskie? Czy w ogóle Wildcat, który jest w ofercie teoretycznie dedykowany dla pań, jest potrzebny, jeśli chodzi o klasyfikację roweru jako rower damski, górski? No bo mamy dzisiaj ze sobą dwa Wildcaty, Bobcata i Bolinasa. I zobaczycie dzisiaj, jak dużo podobieństw jest między tymi rowerami, a w znacznej mierze różnią się one kolorami i kilkoma delikatnymi detalami. Porównajmy sobie cyfry w tych rowerach, bo to ma gigantyczne znaczenie, żeby się przekonać o tym, jakie są te rowery. Czy to jest typowy rower damski? Być może tak, ponieważ może się podobać również kobiecie i mężczyźnie. Czy to jest typowy rower damski? No właśnie nie wiem. To jest w ogóle Wildcat 3, który ma już specyfikację zbliżoną do Bobcata Traila 3. I tak naprawdę różni się tym, że Bobcat Trail występuje również w kole 29, jak ten za mną, a tu jest tylko 27,5. I co ciekawe, ten rower ma szerokość 740 mm, jeśli chodzi o kierownicę, natomiast Bobcat ma 780. No, w założeniu mężczyźni są bardziej postawni. Kiedyś Marin stosował coś takiego jak skrót WFG, Woman Fit Geometry, że to miały być inne siodełka, bardziej delikatne gripy, krótsze klamki hamulcowe, żeby kobiece dłonie, które są delikatniejsze, mogły to swobodniej obsługiwać. A potem przyszła pandemia i zburzyła te wszystkie piękne plany tego, że będzie wszystko takie unifikowane dla kobiet albo mężczyzn. I w ten sposób mamy rowery, które są na tych samych standardach wyposażenia, tylko inaczej wyglądają ramy. No bo teraz mamy 2024 rok, a stany magazynowe robione w czasach pandemii, więc trzeba było się ratować, żeby było cokolwiek na stanie magazynowym. Spójrzmy na to. Najważniejszy parametr, którym się różnią te rowery na pierwszy rzut oka? Standover. Już z odcinka, do którego odsyłam, jest link w opisie. Wiecie, czym jest standover. Ten rower w ten sposób ma niżej poprowadzoną górną rurę. Teoretycznie paniom będzie dużo wygodniej na tym rowerze chyba wsiadać, no bo kobiety z założenia mają dłuższe nogi od mężczyzn, więc nie popadajmy w pruderię. Bardzo często tego typu rowery są wybierane dla juniorów, żeby był rower, który będzie rósł z dzieckiem. O tym jest odcinek na kanale. Film z nim jest w opisie. Jakie rowery można wybrać dla juniora? Dlaczego rower XS jest taki istotny? I to jest rower nawet na komunie. Dalej, spójrzmy na to w ten sposób. W ogóle Wildcat 1 i 2 ma taką samą geometrię jak i wyposażenie i standardy jak Bolinasy. Natomiast Wildcat 3 jest taki sam jak Bobcat 3. Co ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, w tym sezonie jeszcze ta linia modelowa w wersji 1 i 2 nadal ma przejścia kolorystyczne przez środek ramy z takimi kropeczkami. To nie jest brud, nikomu tu farba nie prysnęła. Te rowery mają bardzo unikatowe malowania, które pięknie przez siebie przechodzą i każdy na to zwróci uwagę, dostrzeże i powie: wow, wygląda inaczej. Taki mały spoiler. Kolejne rowery Wildcat 1 i 2 nie będą w dwóch malowaniach na jednej ramie. Będą monokolorystyczne. Dopiero Wildcaty 3 będą dwukolorowe, więc spieszcie się. Jeśli szukacie takich rowerów, gdzie je znaleźć? Link w opisie. Tam jest wyszukiwarka konkretnych rozmiarów w konkretnych sklepach w Polsce. Tam jest dostępność w sieci. Bez problemu sobie z tym poradzisz. Czym się jeszcze te rowery różnią? Jeśli popatrzymy na stack Wildcata 1 i 2 i Bolinasa, jest identyczny, podobnie z Bobcatami. Identyczne są parametry reach, identyczna jest długość rury podsiodłowej 431 mm w każdym z tych rowerów. Różnią się one standoverem i szerokością kierownicy. Ot cała filozofia. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w ogóle są niezbędne rowery damskie w ofercie. Owszem, na rynku istnieją takie marki jak Giant, które posiadają markę Leaf, teoretycznie rowery dla kobiet projektowane przez kobiety. I na tym się tabelka kończy, tych marek. Więc można się zawężać do samych produktów dla kobiet, ale filozofia Marina jest taka, żeby tworzyć dobre rowery dla osób,
o różnej budowie ciała, o różnym wzroście, żeby im odpowiadały. Nie będziemy się zamykali w małych schematach, tak Marin to tłumaczy. Twórzmy jeden rower, który będzie mógł cieszyć zarówno i mężczyznę, i kobietę. Zmienianie szerokości siodełka zawsze i tak jest indywidualne i jeśli komuś nie pasuje siodełko, zmienić je może w każdej chwili podczas bike fittingu, czy też dopasowując sobie w sklepie przy pomocy tych specjalnych stołeczków pompowanych. Wiadomo, węższa kierownica ma sens zdecydowanie, jak się kupuje rower na przykład dla juniora, dla jakiegoś dziecka, że nie będzie w stanie osiągnąć takiej szerokości, to często w sklepach się odbywa przycinanie. Natomiast cała reszta tych rowerów, równie dobrze kobieta, której się spodoba bobcat, będzie mogła kupić bobcata, zwęzić sobie kierownicę. Kobiety mają dłuższe nogi od mężczyzn, więc tym bardziej się dobrze będą na takim rowerze czuły. Te rowery poza tym mają te same parametry. Tu mamy aluminium Series 1, czyli mamy kable poprowadzone na zewnątrz, mamy bardziej wyraźne spawy. W Wildcacie trójce mamy aluminium Series 2, czyli tu mamy już poprowadzone kable w środku przez ramę, dopiero tu wychodzą. Tu możemy założyć jednocześnie opuszczaną sztycę typu myk-myk. Tutaj mamy w tym rowerze już bardziej zaawansowane podzespoły, które mają sprawić, że rower będzie lepiej jechał w terenie. I tu się cała filozofia kończy. Rower ma się podobać, rower ma być wygodny, rower ma dobrze jechać. Jednocześnie taki Wildcat czy też Bobcat mają geometrię progresywną. Jest o tym odcinek na kanale. Zapraszam do tego, żeby sobie go obejrzeć. Jest link do niego w opisie. Ewentualnie jest też cały wpis na blogu naszym, do którego też odsyłam, jak znaleźć tą progresję w ramie rowerowej. Twoim zdaniem kobiece rowery muszą być w kolekcji, czy po prostu mają być rowery, które się podobają kobietom i są dobrze zaprojektowane od A do Z jako rowery, a nie dedykowane dla płci?